Dzień dobry Państwu. Gościox.pl, Dawid French. Będziemy mówić po polsku. Dzień dobry Panu. Dzień dobry Panie Jacku i wolałbym David właściwie. Dobrze. Niż Dawid. Ja jestem Jacek. Staram się zachowywać swoją tożsamość angielską. Okej. Okay. Jak długo mieszkasz w Cieszynie już? 25 roków właściwie, czy ponad. Długo, bardzo długo. I najpierw byłeś nauczycielem języka angielskiego, z tego co wiem. No, tak jak przyjechałem, to się... No, długo byłem nauczycielem. Trochę w Anglii, ale większość w Polsce, w różnych miastach, w Katowicach, w Krakowie, no i teraz najdłużej w Cieszynie i w różnych szkołach i instytucjach w Cieszynie. Chyba też zacząłem uczyć pod basenem. Tak, mieliśmy takie salki na Usiu pod basenem. Mhm. I kilka lat pracowałem. I później w kolegium nauczycielskim, którego nie ma, oczywiście kilka lat. Tak, no niestety, tak się złożyło. A jak to się stało, że zacząłeś tłumaczyć? Właściwie trochę nie była moja decyzja. Ktoś, pan Sosna, nie wiem, czy znasz pana Sosna? Tak. Mhm. Ryka, to podszedł kiedyś do pracy i miał, no szkoda, że tego nie ma. Przyniósł taką małą książeczkę Cieszyn w fotografiach i chyba już miał po niemiecku i prosił, żebym przetłumaczył na angielski. A to było bardzo, strasznie dawno, to nigdy, to moja pierwsza próba w ogóle wtedy, nie? Czyli takie krótkie podpisy pod fotografiami, fotografami, no i fotografiami, zdjęciami. I później też jest taki profesor Legierski, który mieszka w Szwecji, kojarzysz go? Jego imię. Przyszedł z tekstem o Gombrowiczu, ale taki akademicki, bardzo naukowy tekst. Przetłumaczyłem, ale odrzucił, bo mówił, że za dużo jest słowo of, bo wtedy nie wiedziałem, co się robi z przypadkiem, z dopełniaczem. I wszystkie zdania miały strasznie dużo tego malutkiego słowa of, of. Nie zrozumiałem do końca polskiego wtedy, gramatyki. Teraz tłumaczysz Sapkowskiego, więc jest to ogromny progres, można powiedzieć, od krótkich tekstów po wielką prozę. Możesz pokazać pierwszą książkę i ostatnią, którą przetłumaczyłeś, bo pewnie ją gdzieś tam masz obok siebie. No. Tak, to jest po polsku Czas pogardy i dosłownie było moją pierwszą książką polskiego i ostatnia Season Bush, po angielsku Season of Stones. No i właśnie może powiem coś o okładkach, bo tu widać, że oczywiście odnosi się do, nawiązuje się do gry, prawda? Ten obraz Geralta, a to są brytyjskie. O, ta wyszła w Wielkiej Brytanii, a ta druga w Stanach. Po prostu. A jak ci się tłumaczy Sapkowskiego? No super, fajnie, bardzo fajnie. Bardzo lubię języki, dialekty, archeizmy takie, więc bardzo... Jego styl bardzo mi odpowiada, ale nie wszystkim odpowiada. A wtedy, kiedy mam pytania, nawet do dosyć wykształconego człowieka, to najczęściej jak zapytam, co to znaczy właściwie, to najczęściej jest, nie wiem, nie słyszałem, nie znam takiego słowa. Chyba nie ma takiego słowa, a muszę pokazać, ale tu jest u Sapkowskiego takie słowo. No właśnie, co jest najtrudniejsze w tłumaczeniu? Gramatyka czy jakieś takie różnice kulturowe, które ciężko przełożyć, trudno przełożyć na przykład na angielski? Czasem to może zabrzmieć takie oczywiste, banalne, żeby polskie zdanie, które ma inny szyk zdania, przełożyć na inny język, którego struktura jest zupełnie inna. Niekoniecznie te trudne słowa, bo zawsze można poszukać, nie? I dzwonić do przyjaciela, bo też mam przyjaciela, który bardzo dobrze się zna na Sapkowskim i też jest polonistą.
Niekoniecznie te trudne wyrazy, bardziej żeby zabrzmiało tak fajnie po angielsku, jak brzmi po polsku. I nie tylko jesteś tłumaczem książek Sapkowskiego teraz. No, zgadza się też. No, w tej chwili tłumaczę scenariusz filmowy dla kogoś. Mhm. Zrobiłem kilka takich rzeczy. I niedługo też będę miał dla muzeum. Nie, to jest taka firma, która robi audio przewodniki dla muzeów. A dla mnie to są bardzo fajne teksty, ponieważ dotyczą muzeów, prawda? Czyli historia, kultura. Mogą mieć meble, obrazy, jakieś zbroje. Mhm. Wcześniej tłumaczyłeś coś dla zamku przedsiębiorców, dla zamku, no, sporo, prawda? Sporo rzeczy o dla pani Karpińskiej też właśnie, o historii Cieszyna, tak. O turystyce, o promocji, tak? Mhm. Czyli wiele razy o wieży Piastowskiej, o wzgórzu zamkowym, o rynku, o założeniu rynku, o tych różnych rzeczach. Też o przyrodzie, o Żydach w Cieszynie. Bo kiedyś były bardzo, no może dalej istnieją, ale były tak trasy spacerowe po Cieszynie, na przykład o przyrodzie, o zabytkowych drzewach, bardzo interesuje się przyrodą, czyli o zwierzętach, drzewach, kwiatach. Też była trasa, która dotyczyła historii Żydów w Cieszynie, chyba też protestantów, ale ja tego nie, akurat nie przetłumaczyłem, ale bardzo dużo nauczyłem się o właśnie o księstwie cieszyńskim, w Cieszynie. Nie, i nawet miałeś flagę księstwa cieszyńskiego, kiedy byłeś w Anglii i były protesty przeciwko Brexitowi. Zgadza się? No, wziąłem ze sobą, nie, bo ja bardzo czuję się mocno Europejczykiem. Mhm. I chciałem coś tak oryginalnego zabrać ze sobą, nie, że księstwo cieszyńskie też jest. Oczywiście nie mogę mówić w imieniu księstwa, ale tak zrobiłem, nie? Bo w Anglii jest taka tradycja, że na takich protestach często są takie, no, żartobliwe takie plakaty, czy, no. Więc wziąłem ze sobą. I dwie osoby podeszły do mnie, tylko dwie, ale żaden Polak. Chyba... Zapytały cię, co to za flaga, tak? No, nie. Osoby, które coś tam kojarzyły, nie? Nikt nie podszedł i zapytał, co to jest, tylko dwie osoby, które mniej więcej coś tam kojarzyły. Mhm. Chyba Anglii, jeszcze ktoś, nie pamiętam kto. Wolisz budować mosty niż mury. I na pewno Brexit... Zdecydowanie boli mnie strasznie, że nie mamy naszych mostów. Kurczę, denerwuje mnie i... No. No nie dziwię się, tak. To jest sprawa... No, kiedyś jak pracowałem dla dzieci, w sensie, że pracowałem w alternatywnej szkole podstawowej. Napisałem bardzo krótką sztukę dla dzieci, ale o mostach i o tym, o tych różnych okresach, kiedy mosty były otwarte, a wtedy, kiedy były albo granicą, albo w ogóle były zamknięte, albo były mostami w jednej strukturze. Na przykład w czasie okupacji to nie miało znaczenia, po której stronie byłeś wtedy, prawda? Ale też pamiętam te okresy, kiedy musiałem pokazywać paszport, przechodząc do Czech. No i wtedy, kiedy Polska weszła do Unii, poszedłem o północ na most, byłem. Pamiętam ten stół z tym szampanem, oczywiście ukradłem, chociaż te szampany były dla VIP-ów, ale uważałem, że zwykli obywateli też powinni skorzystać z takiego szampana. Mhm. I wtedy, kiedy piłowali bariery, jak weszliśmy do Schengen, to też byłem. Mhm. I też poszedłem z kolegami na noc brexitową też, z flaszką. Czyli jesteś zaangażowany. Nie tylko piszesz, ale też starasz się uczestniczyć w tych wszystkich procesach, no, które tak. Chcąc, nie chcąc, też, jesteśmy świadkami. Tak, tak. I nie mogę się doczekać dnia, kiedy znowu nasze mosty tworzą się, prawda? Mhm, zgadza się. Też się tego nie mogę doczekać. Powiedz mi, bo czasami mówi się, że osoba, która przekłada jakiś tekst, jest tłumaczem, jest po części też takim drugim autorem. A czy ty chciałbyś kiedyś pisać swoje rzeczy? Piszesz może swoje rzeczy jakieś? No, coś tam zaczynam w tej chwili, ale myślę, że na pewno to nie, że mówi się, ale tłumacz jest autorem, czyli
po prostu jest autorem, tylko że nie są jego albo jej oryginalne pomysły, prawda? No tak, tak, tak. Przefiltrowujesz to trochę. Jest w pewnym sensie proces twórczy, ale nie w sensie tak jak pisarz usiada przed kartką, pustką, białą kartką. Oczywiście. A odpowiadając na twoje pytanie, zacząłem z mam takim kolegą w Anglii i co tydzień coś tam piszemy, za każdym razem ja albo on proponuje nowy temat na przyszły tydzień, ale nie wiem, co z tego będzie, ale na pewno chciałbym coś tam. Tak. To życzę ci powodzenia w tym pisaniu swoich rzeczy. Może kiedyś uda ci się na przykład przeczytać Wesele Wyspiańskiego, bardzo trudny tekst, i przełożyć na angielski. Czekam na takie tłumaczenie, które odda wszystkie zawiłości. Ale co, nie ma? Bo nie jest. Jest, nie? Ale dawno, dawno temu stworzone, więc trzeba byłoby kiedyś o tym porozmawiać. Powiedz mi tak, bo często bywasz w Anglii? Nie tak strasznie często. Ostatnio byłem w marcu, a wtedy, kiedy już był wirus, ale nie tak strasznie, ta sytuacja nie była rozwinięta i jeden kumpel mówił, że moja akcja była kozacka, że w ogóle 9 marca poleciałem do Anglii. Ale, no tak. Czyli ostatnio i miałem wrócić w niedzielę, rząd odwołał wszystkie loty w sobotę i musiałem autokarem wrócić. Więc coś nie było fajnie, ale coś widziałem, nie? Te straszne korki na autobanach w Niemczech. I co byś 10 godzin dłużej jechaliśmy, co? A co byś przeniósł z Anglii tutaj do Cieszyna? A co byś z Cieszyna ewentualnie przeniósł do Anglii? Co jest dobrego w Cieszynie, co może być w Anglii, a czego nie ma w Anglii? A co jest w Anglii dobrego, co byś przeniósł tutaj do nas, do Cieszyna? Ale najpierw pytałeś o co mam przeniósł z Anglii. Ostatnio byłem z znajomymi i prosiłem o ocet do frytek. To tutaj by się przydał. Byli zbulwersowani i nie wiedzieli, że tak się je. A z Cieszyna co byś przeniósł do Anglii? Co jest takiego dobrego w Cieszynie, w naszym regionie? Ja nie chcę nic. Chcę mieć wszystko dla siebie tutaj na miejscu. To bardzo dobra odpowiedź. Takie typowe. Nie. Raczej, żeby też ludzie przyjeżdżali do nas i zobaczyli. Ale każdy jest zauroczony. Jak moi przyjaciele przyjeżdżają, to są zachwyceni rynkiem i tymi widokami. No. Ty chyba też lubisz Cieszyn. No tak, bardzo. I opowiada mi, że jest miasto o swojej wielkości, czyli tak powiedzmy około 40 tysięcy. No mi bardzo odpowiada. Tak, ta liczba mieszkańców, tak? Mówisz o tym. No, przepraszam, tak, mieszkańców, tak. Dobrze. Ale urodziłem się w Londynie, mieszkałem w Manchester, w Anglii, mieszkałem w Krakowie, w Katowicach, więc trochę mieszkałem w większych miastach, ale tak, tempo życia odpowiada ci tutaj w Cieszynie. Czego życzyć tłumaczowi na zakończenie? Czego tobie życzyć? Że spełnienia marzeń pisarskich, no, na przykład. Swoich projektów, swoich pomysłów, tak? Tak jest. Dobrze. To życzę ci w takim razie, żeby coraz więcej osób chciało, żeby Sapkowski i inne rzeczy były po angielsku, żebyś ty się mógł tym zająć. Życzę ci również tego, żebyś spełnił swoje marzenia pisarskie. Super. Bardzo za wywiad. Bardzo dziękuję za rozmowę. Życzę ci dobrego tygodnia i mam nadzieję, że zobaczymy się na przykład już na moście, który będzie otwarty. No, mam nadzieję. Tak. Dziękuję. Dzięki. Do zobaczenia.